wielce szanowni państwo. Te problemy techniczne wynikają z faktu, że muzeum nie zostało objęte programem Laboratoria Przyszłości. No, jak wiadomo, w ramach Laboratoriów Przyszłości sprzęt nagłaśniający w szkołach dzisiaj jest kupowany i to jest bardzo dobra inwestycja, ale już działa. Cieszę się, że jesteśmy tutaj, cieszę się, że państwo jesteście tutaj i cieszę się z tego kongresu. Błąd antropologiczny, czyli fałszywa wizja człowieka, fałszywe informacje na temat tego, kim jest człowiek, jaka jest jego rola, jaki jest jego cel, czym jest rodzina, jaka jest funkcja rodziny, jakie są zadania rodziny, czym jest płciowość, jak wyglądają zmiany organizmu na poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Wszystko to musi być postawione w prawdzie. Jeśli nie, to mamy do czynienia z błędem antropologicznym, a błąd antropologiczny prowadzi do wszelkich nieszczęść na świecie. I kiedy czytałem 2 dni temu, po raz pierwszy od dłuższego czasu, w jednym z portali internetowych, którego nazwy nie wymienię przez litość, o mnie, o arcybiskupie Jędraszewskim i o prezydencie Andrzeju Dudzie. Mówił to dyrektor teatru w Szczecinie, który jakąś tam sztukę znów wystawiał, że my wiemy, co mówimy. Tak, wiemy, co mówimy. Ci wszyscy ludzie, którzy robią młodym ludziom wodę z mózgu na temat ich osobowości, ich osoby, ich płciowości, ich seksualności, ci wszyscy ludzie są winni wielkich nieszczęść tych wszystkich młodych ludzi, którzy rzeczywiście tracą pojęcie i orientację w tym, kim są i jaką mają niezwykle ważną funkcję w życiu całego społeczeństwa. Dlatego ten kongres, dlatego wychowanie do życia w rodzinie, dlatego podkreślanie wagi tego, co państwo robicie od lat i tego, co państwo musicie robić przez kolejne lata. Dlatego te spotkania, dlatego te konsultacje i dlatego promocja wychowania do życia w rodzinie. Chcemy, ażeby wszyscy bez wyjątku uczestniczyli w tych zajęciach. Chcemy, żeby wychowanie do życia w rodzinie było postawione na najwyższym piętrze, jeśli chodzi o ważność przedmiotu. Bo jeszcze raz powtarzam, nic tak nie szkodzi światu, Europie, Polsce, poszczególnym naszą wspólnotom, jak fałszywa wizja człowieka, błąd antropologiczny. Państwo jesteście nauczycielami, którzy mają pierwszoplanową funkcję, pomocniczą oczywiście, ale pierwszoplanową funkcję, jeśli chodzi o pomoc dzisiejszym rodzinom w wychowaniu młodych pokoleń. Takim prawdziwym i rzetelnym wychowaniu młodych pokoleń. Od państwa zależy przyszłość tego społeczeństwa. Dlatego gratuluję organizatorom. Gratuluję wszystkim uczestnikom i cieszę się, że będziemy mogli rozmawiać na niezwykle ważne tematy. Dobrych obrad państwu życzę.